Kiedy mężczyzna poznał i poślubił czarnoskórą kobietę z czwórką dzieci, ludzie śmiali się i osądzali go za wzięcie na siebie takiego ciężaru. Jednak po latach wszyscy żałowali swoich słów. Jolly był Amerykaninem i Koreańczykiem, który prowadził własną małą firmę. Ciężko pracował i zarobił wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić sobie ładny dom. Miał fantastyczną etykę pracy i ogólnie lubił swoją pracę. W jego życiu brakowało jednej rzeczy – kogoś, z kim mógłby się tym wszystkim dzielić. Nie miał dziewczyny ani nie był na żadnej randce przez długi czas. Praca zawsze była priorytetem. Jolly dokonał wielu poświęceń, aby jego firma odniosła sukces. Ale wszystko musiało się zmienić, ponieważ doświadczył napadów smutku i samotności. I tylko bycie z kimś mogło to naprawić. Jolly wyruszył więc na poszukiwanie randki. Nie był zbyt wybredny, jeśli chodzi o wygląd. Chciał po prostu kogoś, kto sprawi, że będzie szczęśliwy i będzie go rozśmieszał. Jolly miał fantastyczne poczucie humoru. Idealnie chciał kogoś, z kim mógłby żartować i dobrze się bawić. Zaczął od szukania Amerykanek z korzeniami koreańskimi. Wyglądało jednak na to, że nie było ich zbyt wiele. Szkoda, Jolly zniechęcił się. Nie mógł pozwolić, by życie go przygnębiło. Jolly wspomina te dni walki. Gdyby tylko był typem osoby, która tak łatwo się poddaje, jego biznes nie dotrwałby tam, gdzie jest dzisiaj. Musiał po prostu zastosować ten sam poziom wytrwałości i cierpliwości w swoim życiu miłosnym. Był pewien, że pewnego dnia kogoś znajdzie. Na szczęście Jolly nie musiał czekać zbyt długo, ponieważ spotkał kogoś, kiedy najmniej się tego spodziewał, idąc do baru. Po pracy Jolly wziął drinka i usiadł, przewijając swój telefon. Nie było zbyt wiele wolnych miejsc. Wtedy do stolika podeszła czarnoskóra kobieta i zapytała, czy może usiąść. Jolly podniósł wzrok znad telefonu. Powiedział jej, że oczywiście może. Nie przeszkadzało mu to, ale gdy usiadła, Jolly spojrzał w górę. Po drugiej stronie stołu siedziała jedna z najpiękniejszych kobiet, jakie kiedykolwiek widział. Jej skóra wyglądała na miękką i gładką, a jej oczy były najpiękniejsze, jakie kiedykolwiek widział. Odłożył telefon. Jolly przedstawił się. Uścisnęła mu dłoń i powiedziała, że nazywa się Alina Mace. Alina miała spotkać się z przyjacielem w barze, ale wyglądało na to, że została wystawiona. Nie chcąc przegapić okazji, Jolly zaproponował, że postawi jej drinka. Uśmiechnęła się ciepło i zgodziła się. Jej przyjaciel może nigdy tam się nie pojawić. Jolly i Alina spędzili razem fantastyczną noc. To było nieplanowane i nieoczekiwane, ale oboje od razu się polubili. Odkryli, że mają fantastyczne połączenie. Zgodzili się, że oboje chcieliby spotkać się ponownie w przyszłości. Był jednak jeden mały problem, przynajmniej jeśli chodzi o Alinę. Miała czwórkę dzieci, ich ojca nie było, ale martwiła się, że ten bagaż może sprawić, że Jolly ucieknie, jak to miało miejsce z wieloma innymi mężczyznami. Ludzie zawsze wydają się być z tobą związani, ale gdy tylko wspomnę o moich dzieciach, od razu mnie odrzucają, powiedziała Alina, wspominając swoje zmagania. Dzieci to coś, z czym wielu mężczyzn nie chce mieć do czynienia. Dlatego konieczność zajmowania się czwórką dzieci, które nie są twoimi własnymi, jest dużym wyzwaniem. Dlatego tak bardzo starała się znaleźć kogoś, kto byłby odpowiedni nie tylko dla niej, ale także dla jej rodziny. Na szczęście Jolly nie bał się dzieci Aliny. Dorastał w rodzinie z dużą liczbą dzieci. Zawsze wiedział, że kiedy znajdzie właściwy czas, będzie chciał mieć własną dużą rodzinę. Alina przyszła z gotową rodziną, która tylko czekała na nową postać ojca, aby zająć tę pozycję. Jolly nie mógł zaprzeczyć swojemu szczęściu. Powiedział swojej całej rodzinie i przyjaciołom, że spotkał piękną kobietę z czwórką niesamowitych dzieci, ale niestety nie otrzymał odpowiedzi, której się spodziewał. Wszyscy mówili, że ten związek nigdy się nie uda. Wyjaśnili, że ponieważ Alina ma już czwórkę dzieci, zawsze wybierze je zamiast Jolly'ego. Ludzie śmiali się i robili uwagi, że para była skazana na porażkę, a bardzo niewiele osób gratulowało Jolly'emu nowego związku. Podobnie Alina otrzymała taką samą odpowiedź od swojej rodziny, ale Jolly i Alina byli zauroczeni. Nie chcieli ze sobą zrywać, nadal się spotykali. Po kilku miesiącach Alina przedstawiła ich swoim dzieciom i ku zaskoczeniu Jolly'ego wszyscy szybko się do niego przekonali. Nigdy wcześniej nie miał dzieci, ale podszedł do ojcostwa jak ktoś bardzo cierpliwy, wyrozumiały i opiekuńczy. Ani razu nie miał pretensji do Aliny, że stawia dzieci na pierwszym miejscu w swoim codziennym życiu. Rozumiał ją,
podziwiał, a co najważniejsze, chciał spędzić z nią resztę życia. Poprosił ją o rękę, a ona się zgodziła. Nawet kiedy ogłosili, że się pobiorą, ludzie nadal nie sądzili, że ich związek przetrwa. Śmiali się i krytykowali ich, wierząc, że wkrótce będą niezadowoleni z tego niekonwencjonalnego związku. Ale było tak wiele rzeczy, których nie rozumieli i nie widzieli. Najbardziej oczywistą rzeczą było oczywiście to, jak bardzo ich reakcje raniły Joliego i Alinę. Ale ten mur negatywności służył tylko zbliżaniu ich do siebie. Umówili się na kilka randek i rozmawiali o swoich uczuciach, o tym, co czuli w związku z reakcjami ich rodzin na wiadomości, które od nich słyszeli. Czy ich związek przetrwa próbę czasu? Bez względu na to, co mówili inni, szczęście często może być trudne do zdobycia, a ani Jolie, ani Alina nie zamierzali z niego rezygnować. To, czego ludzie nie wiedzieli, to sposób, w jaki każdy z tych dwóch zakochanych wystawiał się na nowe i ekscytujące rzeczy. Jolie był oczywiście pochodzenia koreańskiego, a Alina była afroamerykanką. Oboje mieli różne kultury i dziedzictwo i oboje uwielbiali pokazywać i wyjaśniać sobie nawzajem różnice, zwyczaje, jedzenie, sposoby i tradycje. Wszystko z tego było fascynujące dla drugiej osoby. Alina nauczyła się tak wiele w pierwszych miesiącach swojego związku, a to połączenie otworzyło ich oczy szeroko. Wkrótce stało się coś niesamowitego. Alina zaszła w ciążę z dzieckiem Joliego, jej 5. dzieckiem. Byli w niebo wzięci. Tak bardzo jak Jolie kochał 4 dzieci Aliny, tak jakby były jego własnymi, ale teraz miał mieć również biologiczne dziecko. W ciągu kilku następnych lat para miała jeszcze 2 dzieci, co dało łączną liczbę 7. To naprawdę była niesamowita liczba dzieci, a przez trudne i łatwe czasy Jolie i Alina trzymali się razem. Był jeden zupełnie nieoczekiwany zwrot w tej całej opowieści, który udowodnił, że wszyscy przeciwnicy Joliego i Aliny mylili się. Alina zaczęła prowadzić swój program z vlogami, czyli filmowała siebie i swoje codzienne życie, aby dzielić się z innymi. Początkowo robiła to tylko dla własnej rozrywki, ale wkrótce ona i Jolie zgromadzili dużą liczbę obserwujących. Teraz Alina zarabiała dość duże pieniądze, nie tylko Jolie. To wszystko na dziś. Napisz koniecznie w komentarzu, co sądzisz o tej historii. Polub ten film oraz zasubskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia.